Przedstawię mieszankę Komplet Dobre Ziarna, którą wykorzystujemy do wypieku pieczywa z nasionami oraz składnikami pełnoziarnistymi bez dodatku drożdży i mąki. Pieczywo wyprodukowane na bazie tej mieszanki charakteryzuje się wysoką zawartością błonnika i obniżoną zawartością węglowodanów. Jest źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 oraz białka. Dzięki temu stanowi doskonałe uzupełnienie np. w diecie wegańskiej. Do przygotowania pieczywa będziemy potrzebować produktów firmy Komplet, mieszankę Dobre Ziarna, syropu z buraków cukrowych oraz formy do pieczenia Easy Bake Form. Przystępujemy do wykonania ciasta. Składniki, które wykorzystamy, to mieszanka Dobre Ziarna, syrop z buraków cukrowych, pestki dyni, sól, olej roślinny, woda. Syrop z buraka cukrowego można zastąpić miodem w proporcji 1:1. Wówczas wytworzonego w ten sposób wypieku nie można reklamować jako odpowiedniego dla wegan. Ze wszystkich składników wyrabiamy ciasto. Czas niesienia wynosi 10 minut na wolnym biegu miesiarki. Ciasto możemy również przygotować, wykorzystując mikser cukierniczy z płaskim mieszadłem. Bezpośrednio po zamiesieniu rozważamy ciasto na kęsę o masie 600 g. Formujemy, obtaczamy w pestkach dyni i wkładamy do foremek. Uformowane kęsy odstawiamy do spoczynku, który w zależności od potrzeb może trwać od 1 do 4 godzin w temperaturze około 20 stopni. Chleb wypiekamy w piecu o temperaturze 190 stopni w czasie około 90 minut. Parametrem, który może pomóc nam ustalić stopień wypieczenia chleba, jest temperatura wewnątrz bochenka, która musi wynosić minimum 97 stopni. Ofertę pieczywa z mieszanki Dobre Ziarna możemy urozmaicić, przygotowując receptury na chleb z orzechami włoskimi, bakaliami, żurawiną lub nasionami słonecznika. Więcej receptur mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej. Wyjątkowy smak i doskonały miękkiż sprawiają, że produkt ten jest prawdziwym rarytasem dla smakoszy. Polecam, sprawdźcie sami.